Ja chciałam Państwu przedstawić krótką historię obiektu Sanatorium Pionier. Dawniej Kleiner Brunnenhof, mały dwór zdrojowy, był wybudowany na początku XIX wieku jako ekskluzywna rezydencja. Przez lata pełnił funkcję pensjonatu, również ekskluzywnego ze względu na świetne położenie. W centrum parku zdrojowego, blisko głównej promenady, niedaleko pijalni wód mineralnych i zakładu przyrodoleczniczego. Po II wojnie światowej przez jakiś czas pełniło sanatorium funkcję szkoły, natomiast już od lat 50. XX wieku nieprzerwanie pełni funkcję sanatorium uzdrowiskowego. Panie prezesie, to jest absolutnie wartość dodana do tego, co oferuje Szczawno Zdrój. Obiekt odrestaurowany, odnowiony, cieszy oko i przede wszystkim będzie służył kuracjuszom. Zdecydowanie tak. Zależało nam na tym, żeby on był oddany w pierwszym możliwym terminie. Już od 19 dnia tego miesiąca są w nim kuracjusze. Jest wiele obiektów, które wymagają uwagi, ale to jest dobry krok, dlatego że nie tylko Szczawno, również Jedlina, tych obszarów jest bardzo wiele. Standard, jaki możemy dzisiaj zaproponować naszym kuracjuszom, myślę, że daleko odbiega od średniej, dlatego z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. A ja chciałabym zapytać o to, czy w trakcie rewitalizacji tego obiektu napotkaliście jakieś kłopoty? Trudności są zawsze, szczególnie przy starych obiektach. Powstają, identyfikuje się różne awarie, rzeczy, które czasem nie były może na planach, bądź nie były widoczne na pierwszy rzut oka przy wycenach i tak dalej. Reagujemy na bieżąco. Na szczęście ten obiekt był remontowany przez niecałe 12 miesięcy, lipiec ubiegłego roku. Natomiast bardzo duże zaangażowanie załogi do tego, żeby on się skończył w tym terminie i żeby był gotowy, dlatego że spółka nie jest najłatwiejsza sytuacji i każdy dzień to są środki z NFZ-u, które są nam bardzo potrzebne i o to walczymy. Otwieramy obiekt, którego długi remont ma przynieść realne, wymierne korzyści spółce uzdrowiskowej Szczawno-Jedlina. Obiekt Pionier, wyremontowany za ponad 8 milionów złotych, z czego 5 milionów zostało zabezpieczone poprzez dotacje z budżetu województwa dolnośląskiego, to jeden z ważniejszych obiektów właśnie w spółce Szczawno-Jedlina, jeden z ważniejszych obiektów uzdrowiskowych w Szczawnie Zdroju, który, można powiedzieć, zyskuje teraz drugie życie. Te odnowione pomieszczenia będą służyły kuracjuszom, którzy już od 2 dni przebywają w tym obiekcie. To jest niezwykle istotne, aby polepszać jakość świadczonych usług w naszych wojewódzkich uzdrowiskach, bo przypomnę, że to nie tylko inwestycje w Szczawnie, w spółce uzdrowiskowej Szczawno-Jedlina, ale to też inwestycje czy w Sokołowsku, czy w Lądku w Zdroju, czy w Rościszowie, czy w wielu innych miejscowościach, w których ostatnio dużo się dzieje dzięki tym różnym środkom, które płyną do nas z zewnątrz i które też jako właściciele tych obiektów, czyli jako samorząd województwa przeznaczamy. To jest o tyle istotne, że w świetle zmieniających się przepisów już za kilka miesięcy kuracjusze będą mieli możliwość samodzielnego wyboru uzdrowiska, do którego będą mogli się udać na podstawie skierowania. I właśnie dlatego chcemy zmieniać dalej i nieustannie zmieniać oblicze naszych dolnośląskich uzdrowisk, aby to właśnie nasze regionalne spółki były wybierane jako miejsce docelowe pobytu kuracjuszy z całej Polski. Chcemy, żeby to kuracjusze samodzielnie podejmowali świadomie decyzję, że chcą przyjechać do Szczawna Zdroju, chcą przyjechać do Jedliny, chcą przyjechać do wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku. Naszej spółce potrzebny jest teraz spokój. Naszej spółce potrzebne jest odbudowanie zaufania i wiarygodności wszystkich pracowników tej spółki. Oczywiście to wszystko zależy od nas i bez ludzi nie byłoby tego sukcesu dzisiaj, jakim jest właśnie oglądany Pionier i jego poziom wykonany przez pracowników tej spółki i nadzorowanych. Chciałbym tu wymienić pana Grzybowskiego, byłego prezesa i dyrektora, który od początku nadzorował
rozpoczęcie i modernizację tego obiektu. Oczywiście z całym swoim zespołem. Tej spółce potrzebna jest również dalej taka współpraca z właścicielem, jaką mieliśmy w ostatnim czasie. I wielki szacunek i pana marszałka Cezarego Przybylskiego, jak i całego zarządu, a jednocześnie pracowników, którzy starali się wspólnie z całą Radą Nadzorczą i załogą, która, jestem pełen podziwu, jak się zachowywała. Jestem pełen podziwu, jak strasznie bronili tego, żeby atmosfera wróciła do atmosfery sprzed kilku miesięcy, a jednocześnie byłem z załogą również w czasie, kiedy była ta nieszczęsna choroba, jaką był COVID, gdzie pracownicy okazali się naprawdę twardymi ludźmi, którzy potrafili dbać o swoją firmę, dbać o załogę i o majątek, i cały czas dla nich to było najistotniejsze. Panie marszałku, dziękujemy, mówię teraz w imieniu całej spółki, jeśli pozwolicie, dziękujemy za dotychczasową pomoc, za ciągły kontakt z nami, z załogą, bo dzięki temu mogliśmy dzisiaj to święto w takim miejscu i w takim składzie odbyć. Bardzo serdecznie dziękuję, ale panie marszałku, my liczymy na jeszcze więcej. Panie burmistrzu, taki obiekt jak Pionier w Szczawnie bardzo cieszy. Wartość dodana do naszego uzdrowiska. Tak, wszystko co dodaje uroku uzdrowisku, co dodaje uroku miastu, to cieszy i raduje. Ja gratuluję tu pracownikom, którzy zaangażowali się w uzdrowiska, oczywiście zarządowi województwa, który wspomógł finansowo spółkę Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, żeby właśnie ten obiekt tak pięknie położony, bo to jest chyba jeden z piękniej położonych obiektów w Parku Zdrojowym, on dodaje uroku nie tylko uzdrowisku, ale i miastu. Cieszę się, że zmienił swój wizerunek, bo i wewnętrznie, i zewnętrznie jest przepiękny obiekt. Mógłbym powiedzieć, szanowni państwo, przyjeżdżajcie do Szczawna Zdroju, do nowego obiektu, do Pioniera.